W dniu dzisiejszym podpisujemy umowę z firmą Drogbet Marcin Głuchowski na wykonanie remontu prawie 11,5 tysiąca metrów, czyli 11,5 kilometra dróg na terenie powiatu sochaczewskiego. Tak naprawdę będziemy remontować te drogi na terenie trzech gmin, czyli gminy Iłów, gminy Rybno i gminy Młodzieszyn. Na terenie gminy Iłów będziemy wykonywać remonty na odcinkach trzech dróg. Drogi Brzozów, Wieniec, Koszajec. Tam wykonamy 4 km remontu dróg. Droga Brzozów, Sewerynów. Niecałe 3 km, 2800. Natomiast na terenie gminy Iłów Droga i Iłów Piotrkówek wykonamy odcinek o długości około 1,4 km. Zakres robót jest podobny. Będzie wykonane korekcyjne frezowanie, wykonanie warstwy wiążącej, warstwy ścieralnej, ułożenie również poboczy z kruszywa łamanego. To mamy na terenie gminy Iłów, czyli i tutaj wykonujemy powyżej 8 km dróg. Pozostałe odcinki to jest gmina Rybno. Na terenie gminy Rybno będziemy remontować drogę Różki Rybno i tam będzie się odbywał remont w dwóch odcinkach, czyli właściwie odcinka, który został wyremontowany w ramach przebudowy miejsc niebezpiecznych do Alei Zabytkowej i potem za odcinkiem w Alei Zabytkowej do skrzyżowania na Jasieniec. Długość to 1,6 km i tam będzie trochę większy zakres robót, dlatego że musimy wyremontować uszkodzone, mocno zapadnięte krawędzie. W związku z tym będzie tam konstrukcja na krawędziach i sfrezujemy korekcyjnie, ułożymy warstwę wiążącą, nową warstwę ścieralną i ułożone zostaną pobocza z kruszywa łamanego. Kolejnym zadaniem remontowym będzie zadanie realizowane na terenie gminy Młodzieszyn i tutaj wyremontujemy już właściwie ostatnie dwa odcinki, które pozostały i cała droga od właściwie skrzyżowania z drogą 50 do Iłowa zostanie wyremontowana. I tu długość tych dwóch odcinków w sumie to 1,6 km, zakres robót podobny, frezowanie korekcyjne, warstwa wiążąca, warstwa ścieralna i pobocza z kruszywa łamanego. Termin realizacji to określony został do 31 sierpnia 2024 roku, gwarancja 60 miesięcy. Powiat sochaczewski, dowodzony przez panią starostę Jolantę Gonta, pana starostę Tadeusza Głuchowskiego, we współpracy z gminami, z wójtami Iłowa, Rybna, Młodzieszyna, wyremontuje bardzo ważne drogi. Sam korzystam z tych dróg, wiem, że potrzebują mocnej modernizacji po to, żeby ułatwić codzienne życie mieszkańcom. I mam wielką satysfakcję, że to będą kolejne punkty na mapie powiatu sochaczewskiego, gdzie ich oblicze zostało zmienione dotacjami rządu Prawa i Sprawiedliwości. 95% środków wydanych na te drogi pochodzi z dotacji przyznanej jeszcze przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. My tak rozumieliśmy i rozumiemy sprawiedliwy, solidarny rozwój Polski. Nie tylko duże miasta, ale małe miejscowości, takie właśnie, jakie mamy w gminach powiatu sochaczewskiego. Mieszkańcy tych miejscowości muszą widzieć poprawę swojego życia, tego codziennego. Łatwiejszy dojazd do pracy, łatwiejsze dowiezienie dziecka do szkoły czy do przedszkola, bo to jest codzienne życie ludzi. Łatwiejszy dojazd do lekarza, bliżej do lekarza, bo przychodnia jest na wsi. Tak zmienialiśmy Polskę i taki mamy program dla Polski. A na ziemi sochaczewskiej tak dużo udało się zrobić, bo tu mamy dobrych samorządowców. I pani starosta Jolanta Gonta, i pan starosta Tadeusz Głuchowski, patrzę na panią radną Bożenę Samson, na panią radną Anetę Rozkosz, pana radnego Filipa Kopkę, przedstawicieli mieszkańców w Radzie Powiatu i pozostałych członków Zarządu Powiatu i Rady Powiatu. To są ludzie, którym na sercu leżał rozwój właśnie ich miejscowości, tych, z których wydelegowali ich mieszkańcy do samorządu. Ale mamy bardzo profesjonalnych wójtów. Pan wójt Damian Jaworski, pan wójt Jan Paweł Kraśniewski, pani wójt Monika Pietrzyk, to oni dzisiaj cieszą się z remontu dróg w swoich gminach, bo
Możemy sprawować mandat społeczny w różnych miejscach, ale cel jest wspólny. Dobro naszych mieszkańców, poprawa warunków życia, tego codziennego i rozwój najpiękniejszej na świecie ziemi sochaczewskiej. Dziękuję bardzo za współpracę. Trzymam kciuki. Też dziękuję radnym gminnym, którzy licznie są dzisiaj na naszej uroczystości radni z gminy Iłów. Gratulując mandatów na nową kadencję zasłużonych, bo to była mijająca kadencja mocno zaznaczona dobrą pracą dla mieszkańców i podziękowania dla wszystkich pracowników samorządów i w powiecie, i w gminach za dobrą, merytoryczną pracę, dzięki której możemy zmieniać powiat sochaczewski. Trzymam kciuki za jak najszybszą, najlepszą realizację remontów tych dróg, bo to jest dla mieszkańców. I spotykamy się na podpisaniu jakże ważnej umowy. Umowy na remonty ponad 11 km dróg. Proszę Państwa, ja zawsze powtarzałam, dobra współpraca daje efekty. Tych efektów widzimy bardzo dużo. Kadencja ostatnia, jak i poprzednia zaowocowała tak dużymi, licznymi inwestycjami, zwłaszcza drogowymi. Ale też jest to bardzo istotne, że samorządowcy zarówno z gmin, jak i my w powiecie zauważaliśmy to, że brakuje programów na remonty. Było dużo programów na inwestycje. I tutaj serdeczne podziękowania dla pana ministra, bo wiem, że pan minister Maciej Małecki w naszym imieniu zgłaszał ten problem i dzięki jego działaniu również taki program remontowy powstał. Oczywiście bez względu na to, czy to remontowy, czy inwestycyjny, proszę Państwa, 95% dofinansowania. My, panie ministrze, bardzo lubimy takie inwestycje, gdzie mamy tylko 5% wkładu własnego i to jeszcze po połowie z gminami. To jest bardzo dobre działanie. Bardzo też chciałam podziękować na pana ręce rządowi Prawa i Sprawiedliwości, że właśnie zadbał o to, żeby nasz kraj, nasza ojczyzna rozwijała się równomiernie. I my tym śladem też podążamy w powiecie sochaczewskim. Zarząd powiatu, jak i Rada Powiatu zawsze, kiedy ma możliwość pozyskania jakichś środków, analizuje wszystko, oczywiście analizuje potrzeby, ale zawsze mamy to na myśli, że powiat składa się z 8 gmin i też staramy się równomiernie te środki kierować na właśnie remonty czy inwestycje drogowe. Także ja bardzo, bardzo serdecznie dziękuję przede wszystkim panu, panie ministrze. Dziękuję wójtom, radom, dziękuję zarządowi powiatu i też zawsze nigdy nie przestanę dziękować powiatowemu zarządowi dróg, bo my tylko przychodzimy tak naprawdę na takie uroczystości, a cała ciężka praca, wysiłek to jest właśnie po stronie powiatowego zarządu dróg. Także bardzo serdecznie dziękuję, również dziękuję wykonawcy, który cieszymy się, że jest od nas, że jest z naszego terenu, że to nasi mieszkańcy będą mieli kolejne zatrudnienie, kolejne możliwości tutaj rozwoju firmy, co też bardzo, bardzo się cieszę. I cóż, no życzę, żeby inwestycja się udała, a mieszkańców, jeżeli będą jakieś małe problemy, ale to zawsze, jak to się mówi, żeby było wysprzątane, to musi być trochę bałaganu, więc ten bałagan na pewno tu firma zadba o to, żeby był jak najmniejszy, żeby było jak najmniej uciążliwości. I jeszcze raz serdecznie dziękuję radnym, wójtom, panu ministrowi. To myślę, że kolejne epokowe wydarzenie na terenie powiatu i gminy Iłów, bo takim był wcześniejszy remont drogi Iłów-Szelewy. Za jednym razem ponad 5 km drogi zostało wyremontowane i to też dotacja rządu Prawa i Sprawiedliwości. No i zasługa dla pana posła Macieja Małeckiego. Teraz ponad 8 km dróg w gminie Iłów w jednym roku. Myślę, że mieszkańcy długo oczekiwali na tą drogę, na te drogi, będą przeszczęśliwi, bo do końca upowszechniana była informacja, że niestety ta inwestycja nie będzie zrealizowana. A tu dzisiaj podpisujemy umowę.
I to jeszcze w momencie, gdy jedna inwestycja w Brzozowie się kończy. Ja również chciałem podziękować pani dyrektor za zaangażowanie i ciężką pracę. Przeprosić za te mankamenty, które tutaj u nas wystąpiły. Ale cóż, jak pracujemy, to są problemy, bo one wychodzą w trakcie. Jeszcze raz chcę podziękować zarządowi z panią starostą Jolantą Gonto na czele za decyzję o przeznaczeniu środków właśnie dla naszej gminy. Dziękuję radnej Anecie Rozkosz, która w naszym imieniu tam na co dzień zabiegała. No i ja chcę powiedzieć, że wśród nas oprócz radnych z poprzedniej kadencji są radni elekci jeszcze, bo jeszcze nie zaprzysiężeni. I te drogi właśnie tam przylegają. To są drogi z ich okręgów, a pani starosta zna wcześniej i cały czas sołtys panią Halinę Jeznach, panią sołtys Agnieszkę Staniaszek i właśnie te panie miały możliwość rozmawiać. Dziękuję, że pani starosta przyjmowała i że to właśnie dzisiaj jest taki efekt. Wykonanie do końca sierpnia, no to ta informacja obiegnie, myślę, gminę Iłów i naprawdę wrócimy, radni wrócą do swoich okręgów z dobrą nowiną. My bardzo dziękujemy też za remont tej drogi, długo wyczekiwany remont drogi. Cieszymy się i myślimy, że znacznie poprawi on bezpieczeństwo naszych mieszkańców, wszystkich tych, którzy też również odwiedzają tę gminę, odwiedzają swoich bliskich i wszystkich tych, którzy przejeżdżają przez teren gminy Młodzieszyn i gminy Iłów. Bardzo dziękuję przede wszystkim panu ministrowi za kolejne dofinansowanie. Bardzo dziękujemy również pani staroście Jolancie Goncie za bardzo dobrą współpracę. Pani dyrektor, dziękujemy również radnym powiatowym i panu Marcinowi Głuchowskiemu w firmie Drogbet. I cóż, życzymy wszystkim, żeby ta inwestycja została wykonana w terminie i bez żadnych jakichś przeszkód. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że kolejny odcinek drogi powiatowej na terenie gminy Rybno zostanie generalnie wyremontowany. Odcinek o długości 1,6 km. Jest to bardzo ważny odcinek, uczęszczany przez mieszkańców zarówno gminy Rybno, jak i gmin sąsiednich. I z tego miejsca chciałbym tutaj bardzo serdecznie podziękować za bardzo dobrą współpracę, za wsparcie, za pomoc panu ministrowi Maciejowi Małeckiemu, pani staroście Jolancie Gonta, panu staroście Tadeuszowi Głuchowskiemu, oczywiście tutaj całemu zarządowi dziękuję, radnym powiatowym, tutaj z gminy Rybno ogromne podziękowania za współpracę, za pomoc dla pani Bożeny Samson, bardzo serdecznie też dziękuję. I tutaj oczywiście wielkie też podziękowania dla pani dyrektor powiatowego zarządu dróg, pani Małgorzaty Dębowskiej. Też tutaj jesteśmy w bezpośrednim kontakcie, zawsze tutaj wspiera, pomaga. Jest to, szanowni państwo, tak jak już wspomniałem, kolejny odcinek drogi powiatowej. W ciągu tych 5 lat udało się na terenie gminy Rybno przebudować, wyremontować około 13 km dróg powiatowych, ważnych odcinków uczęszczanych przez mieszkańców. W tym roku poza odcinkiem Rybno-Jasieniec, Kąpina Różki będzie również przebudowany odcinek Żdarów-Rybno, z czego również bardzo się tutaj cieszymy i bardzo serdecznie tu jeszcze raz dziękuję i liczymy na dalsze tutaj wsparcie. Dziękuję serdecznie państwu. Dziękuję w imieniu swoim i oczywiście Rady Gminy Rybno i wszystkich mieszkańców. Szanowni państwo, ja chciałam w imieniu mieszkańców przede wszystkim podziękować za taką zgodną współpracę, począwszy od współpracy z panem wójtem Janem Kraśniewskim, który wspólnie ze mną zabiegał o te inwestycje, no głównie na gminie Iłów. Niezmiernie się cieszę, że ponad 8 kilometrów kolejnych dróg powiatowych na terenie gminy Iłów będzie zrealizowanych, gdyż jak wiemy, te inwestycje czekały od lat na realizację, no i
w związku z brakiem środków finansowych niestety nie były możliwe do realizacji. Ale dzięki dobrej współpracy pani starosty Jolanty Gonty, zarządu powiatu, radnych powiatowych, gminnych, a przede wszystkim ministra Macieja Małeckiego, który jak gdyby podpowiadał nam, wskazywał drogi, w jaki sposób o te środki finansowe możemy się ubiegać, zostały te inwestycje zrealizowane. Także dziękuję, liczymy na dalsze wsparcie, bo oczekiwania mieszkańców są jeszcze większe. Także myślę, że będziemy w stanie chociaż część tych potrzeb zaspokoić. Dziękuję bardzo. A jeszcze oczywiście dziękuję pani Małgosi, pani dyrektor, bo jak zawsze ona jest na pierwszym froncie, musi nas tu trochę czasami hamować, bo wiadomo, czasem mielibyśmy większe oczekiwania, możliwości są mniejsze, ale dziękujemy za dobrą współpracę, no i liczymy na dalszą. Dziękuję bardzo.